Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Tym razem będzie patriotycznie i będzie zdrowotnie. Barbara Konarska, rzecznik prasowy Biegu Tropem Wilczym. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami na stole koszulki z Witoldem Pileckim. Takie koszulki dostaną uczestnicy tegorocznego biegu. Jak widać i dla panów, i dla pań są tutaj różne kroje i rozmiary, więc każdy na pewno będzie zadowolony. Witold Pilecki to też nie jedyny bohater, którego państwo znajdą na tych koszulkach, ale powiedzmy dla tych, którzy nie znają tego przedsięwzięcia, chociaż od kilku lat ono już funkcjonuje, czym jest Bieg Tropem Wilczym? Odbędzie się tym razem powiedzmy 1 marca, czyli w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Właściwie całe streszczenie jest w nazwie. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Tropem Wilczym, ale ważną informacją jest to, że jest to największy bieg pamięci na świecie, że bieg jest nie tylko w Polsce, ale właściwie na każdym kontynencie, że biegną wszystkie misje nasze sojusznicze, że biegną właściwie wszystkie kontynenty, ponad 300 miast w Polsce, garnizony, a biegną też 2 zakłady karne i inicjatywa jest taka czysto oddolna, tak? Organizują szkoły, parafie, ale też urzędy gmin, urzędy miast, stowarzyszenie, fundacja, tam różne jakieś kluby sportowe. Tak, technicznie zapytam, zakłady karne w jaki sposób? Po spacerniaku? No, tak, to będzie, wytyczamy trasy z 1963 metry, ale okazuje się, że no wszędzie jest głód takich postaci pozytywnych. Tamta socjalizacja jest bardzo potrzebna, tamten powrót do wartości mocnych, zazwyczaj było także w zakładach karnych, no ten kościół był taki ważny, wiele ludzi się nawracało w zakładach karnych i oni mają potrzebę, tak biegną z taką bardzo spuszczoną głową, że nie dorastają do tych bohaterów, ale oni im tym bardziej imponują, bo wiedzą jak bardzo trudno jest być porządnym człowiekiem. Bo w ogóle, to już ja mogę powiedzieć, jako że biegowi Tropem Wilczym towarzyszę rzeczywiście od paru lat i widzę ogromną metamorfozę i zmianę. To już nie chodzi tylko o to, żeby pobiec, nawet osiągnąć jakiś wynik, czy też dostać piękny medal. Jest mnóstwo akcji towarzyszących. Tak, od jakiegoś czasu mamy zbiórkę krwi, którzy oni przelewali krew za nas, teraz my oddajmy krew, aby komuś pomóc. Mamy też sztafetę szkół ze wsparciem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tak, to jest nowy projekt. Postanowiliśmy rozszerzyć jakby tą markę Tropem Wilczym nie tylko do tych inicjatyw, które dzieją się w tym konkretnym dniu, kiedy biegniemy. Taką rzeczą było to, że rozpoczęliśmy zbiórkę krwi, one trwają tydzień przed biegiem, o tej zbiórce jeszcze powiem, jak będzie trochę więcej czasu. Na pewno przypomnę, to może już od razu, że w zeszłym roku w ciągu 1 dnia zebraliśmy tyle krwi, że Narodowe Centrum Krwi poprosiło o wstrzymanie akcji, bo nie było jej gdzie gromadzić. Czyli Tropem Wilczym jest taką autentycznie ogromną transfuzją dla Polski, ale ta sztafeta szkół to jest taki ukłon w stronę właśnie młodzieży, w stronę szkół, w stronę takich inicjatyw, w których mogą się podjąć dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, aktywni rodzice i to jest naprawdę bardzo taki no, mądry, fajny projekt, żywy, to nie jest nudna lekcja historii, tylko zachęca się uczniów, żeby oni podjęli sami inicjatywę, żeby wyszukali na przykład bohatera lokalnego u siebie gdzieś tam w pobliżu, kogoś, kogo znają, znaleźli jego potrzebę, materialną potrzebę, trzeba mu, nie wiem, zafundować jakieś lekarstwa, rehabilitację, może zrobić remont mieszkania, określili to, napisali projekt i fundacja, czyli organizator biegu Tropem Wilczym, Fundacja Wolność i Demokracja, tak jest, sfinansuje taki projekt, oczywiście te zwycięskie projekty. Kolejną kategorią jest upamiętnianie i to nie tylko takie upamiętnianie, że właśnie przeprowadzimy lekcje historii, choć taka kategoria też jest, ale tworzenie żywych, takich mocnych miejsc pamięci albo porządkowanie tych, które już są, czyli grobów, ale robienie też pomników, tablic pamiątkowych. Wiadomo, że temu towarzyszą też oczywiście przekazywanie tych szeregów informacji. I to jest oczywiście wyjście szczególnie do tych lokalnych partnerów, tak? Bo jak rozumiem w dużych miastach ta wiedza o żołnierzach wyklętych jest bardzo szeroka. Wiemy, gdzie są te pomniki, wiemy, że są wypielęgnowane również przez państwo, natomiast gdzieś po powiatach pewnie... Ona jest bardzo osobiście zbierana, bo to rzeczywiście uczniowie proponują swoich dziadków, przypominają o swoich krewnych. Może wspomnę jednego z bohaterów tegorocznego biegu, poza Witoldem Pileckim jest ich jeszcze 5, ale pani Stanisława Golec, pseudonim Gusta, to jest ciotka braci Golec i ona miała 18 lat, kiedy została zamordowana i została zamordowana razem z około 150 innymi żołnierzami niezłomnymi, których podstępnie zwabiono, obiecano im, że to będzie taki przerzut za granicę, oni tam się będą mogli przeszeregować, jakby tam trochę dozbroić, przeczekać. To było oczywiście podstęp, podzielono ich na 3 grupy i bardzo, bardzo bestialsko zamordowano. To byli ludzie po kilkanaście, po kilkadziesiąt osób z jednej wsi, którzy się znali i tam całe rejony przez te wszystkie wszystkie lata do dzisiaj pamiętają z imienia i nazwiska wszystkich tych bohaterów. To w konkretnych domach jest święto, 1 marca jest świętem rodzinnym, dokładnie w tych domach, bo upamiętnia ich członków rodzin. Tam to wszystko, to nie jest wspomnienie, bo oczywiście my nie mówiliśmy o tej historii przez lata, ale oni mówili, po cichu mówili i to były taki wulkan przykryty warstewką ziemi, który mógł w każdej chwili wybuchnąć, bo ludzie pamiętali konkretne osoby, mieli ich zdjęcia w albumach i do tych osób oni będą chcieli też wracać, bo projekt Sztafeta Szkół to jest upamiętnienie nie tylko bohaterów, takich stricte żołnierzy, ale też tych, którzy pomagali, tak? Piekli chleby, przynosili jedzenie, byli łącznikami. I to się już robi naprawdę szerokie grono osób, które mają czasem... bezpośrednio w pamięć o żołnierzach osoby, które mają czasem bardzo przyziemne potrzeby i trzeba im po prostu teraz pomóc. Szanujesz, pamiętasz, pobiegnij, w tygodniku Sieci taka reklama, taki tekst o tej sztafecie szkół, do której można ciągle dołączyć. Cały czas można, do końca miesiąca można składać wnioski. Ja zachęcam. Dlaczego? Bo młodzież po pierwsze widzi korzyść z tego, że ma inicjatywę, ona zostaje doceniona, może się to przełożyć na bardzo konkretną pomoc, na bardzo konkretną realizację, na dużą satysfakcję. Jeżeli pomagamy ludziom, którzy są starsi, jeżeli mamy kontakt z bohaterem, to naprawdę jest nie tylko lekcja historii, ale to jest lekcja takiego współżycia społecznego, takiego naszego miejsca w społeczeństwie. Mhm. Czyli do przodu, a nie do tyłu, znaczy patrząc do tyłu, myślimy o tym, co do przodu, tak? Zdecydowanie o to chodzi. Powiedzmy jeszcze o samym biegu. Michał Dworczyk, obecny szef kancelarii premiera, jest pomysłodawcą. Pamiętam jego wspomnienia sprzed kilku lat. Mówi, do Lasu Kabackiego przyszło nas chyba 14 czy 15 osób, a tu nagle mówimy o największym biegu pamięci na świecie. Tak, tak to rosło. Co roku wspominamy o tym i co roku, ja się boję, że to będzie ten ostatni raz, kiedy powiemy, no tak, bijemy rekordy, większy, ale tak? Nie, znowu pobiliśmy oczywiście rekord, tych miast jest coraz więcej i ja co roku się tak zastrzegam, że nie o to nam chodzi, żeby te rekordy bić, ale liczymy się z tym, że kiedyś tych miast może być mniej, dlatego że jest potrzeba coraz takiego szerszego, takiego większego świętowania w tym dniu i zaczyna się robić tak, że te mniejsze miasteczka łączą się w jeden większy bieg, organizują to na dosyć taką dużą, no dużo większą skalę i powinno nam tych miejsc ubywać, ale rzeczywiście czasami znika nam ileś tam tych mniejszych, ale pojawia się kilkanaście nowych i co roku tych miejsc jest coraz więcej. Pobiegną wszystkie misje, ja podkreślę to, że pobiegnie też misja w Iraku, jeżeli tam nie będzie jakoś bardzo niebezpiecznie, to żołnierze wszystkich narodowości chcą pobiec, nie chcą sobie dać zabrać tego biegu Tropem Wilczym, ale mamy też 2 biegi w Australii, mimo tego, że jest tam, prawda, można powiedzieć, że no, powinni ludzie myśleć o czymś innym, to jest bardzo ważne, bo to jest projekt, który łączy Polaków i Polonię, Polaków wszędzie. No tak, jest takim ambasadorem polskości na całym świecie. Powiedzmy też o dystansach, tak, bo różne są stopnie zaawansowania tych biegaczy. 5000 metrów, czasami 10 000 metrów, ale też powtarzamy o tym i będziemy powtarzali. 1963 metry to jest taki dystans właściwy dla każdego z miejsc. W każdym miejscu taki bieg się odbędzie. Tak, obligatoryjny. Na całym świecie wszyscy biegną tyle. Ale zapytam, dlaczego 1963? Tak, co roku przypominamy i to jest też kolejny taki punkt edukacyjny. W 1963 roku zginął ostatni żołnierz niezłomny w walce, Franczak. Józef Franczak, pseudonim Lalek, i na pamiątkę właśnie tej daty biegniemy. My ją w tym roku podkreślamy dwukrotnie, bo oprócz tego, że biegniemy na 1963 metry, to jeszcze jest dystans na 196,3 metra dla dzieci, żeby dzieci mogły przebiec swój dystans i dołączyliśmy też ten sam dystans, czyli te 1963 metry Nordic Walking. Jak wyglądają takie biegi w ogóle, bo to jest, rozumiem, to nie jest tak, że startujemy, bieg się kończy, rozchodzimy się do domów, tylko to jest impreza, która trwa. Tak, zawsze, wszędzie. Wszędzie towarzyszą temu różnego rodzaju imprezy, takie wspierające atrakcje. Ludzie przede wszystkim cieszą się, że spotkali się razem w dobrym celu, żeby wspólnie coś uczcić. I to jest tak, że jeżeli ktoś przychodzi na bieg Tropem Wilczym, to jest już co roku. Bo to jest naprawdę, my to powtarzamy, że to jest niezwykła atmosfera. Nie wiem, jak słowami można zachęcić i jak bardziej jakby dokolorować to niezwykła atmosfera i taka podniosła, ale naprawdę to jest wielkie przeżycie. My w tym roku, poza tym, że oczywiście będzie trochę inne pokazy rekonstrukcyjne, bo one są zawsze, będą takie, że będziemy bardziej wciągać też ludzi, którzy będą widzów jakby też tych rekonstrukcji, ale też zrobimy w tym roku narodowe śpiewanie. My zawsze organizowaliśmy koncerty, w tym roku zaproponujemy, rozdamy śpiewniki, że będzie można wspólnie śpiewać. Tak naprawdę, jeżeli nasi rekonstruktorzy rozpalą ogniska, będzie można tam sobie upiec kartofle, posiedzieć, będzie to jeszcze bardziej takie wspólne, biesiadne i pośpiewać razem. naprawdę to zawsze cieszy. To po prostu ta dusza to rośnie i to jest atrakcja, która jest wspólna dla ludzi w każdym wieku i tak naprawdę nas wszystkich. Powiedzmy jeszcze o ambasadorach, bo wiem, że coraz więcej osób chce być przy biegu Tropem Wilczym, chce promować taką aktywność, taką postawę patriotyczną, taki nowoczesny patriotyzm, o którym mówimy. Tak, w tym roku też wspieraliśmy, bo zawsze było dla nas bardzo ważne, żeby zachęcić też ludzi, żeby pokazać, że ten bieg, jeżeli pokazujemy ambasadorów, jeżeli to są znani ludzie, którzy nas wspierają, to ta promocja jest wtedy mocniejsza. Ale my pomyśleliśmy sobie, że przecież to nie do końca jest tak. To są wszystko nasi krewni. Znamy obydwoje panią Zofię Pilecką, która jest córką. Znamy wnuków rotmistrza Pileckiego, którego tutaj, prawda, wizerunek mamy. Znamy dzieci też Halicza, który jest jednym z naszych bohaterów. Powiedzieliśmy, że Franczaka, też Józefa Franczaka, Marka też znamy osobiście i przyjaźnimy się z tymi osobami. To naprawdę wyklęci to są ludzie z naszych rodzin, to są nasi dziadkowie, nasi wujowie, to są nasi sąsiedzi, nasze babcie piekły te chleby i w tym roku jest tak, że chcieliśmy, żeby też członkowie rodzin, czyli Zofia Pilecka, syn pana Halicza, pan Andrzej, też Łukasz i Paweł Golcowie, żeby też reklamowali, jakby ten bieg promowali, może reklamowali nie jest dobrym słowem, żeby pokazali, że oni biegną nie dlatego, że jest święto narodowe, ale to jest ich święto rodziny, oni biegną dla konkretnych osób, to są jakby żywe opowieści z naszych rodzin i w tym roku, poza tym, że będziemy biegli w koszulkach z wizerunkami, każdy dostanie taką wlepę i tam będzie napisane, dla kogo biegnie. Biegnę dla i będzie mógł wpisać imię i nazwisko swojego dziadka, swojej babci, swojego wuja, czy ulubionego, po prostu niezłomnego. Biegnie dla kogoś, kto jest mu bliski, bo jeżeli miałeś bohatera w rodzinie, to się nim pochwal. Jak się da zmierzyć taki walor edukacyjny tego, co od kilku lat się dzieje przy biegu Tropem Wilczym? Czy zdarzają się takie osoby, które przychodzą sobie, po prostu pobiegnę, ale nagle coś im zaskakuje i widzą, że to jest jakiś głębszy sens w tym wszystkim? Tak. Tak, bo niezależnie czy jest to mały bieg, czy duży, czy jest to jakaś impreza taka kameralnie lokalna, to jeżeli dzieje się coś w naszym rejonie, wokół szkoły czy po lesie biegną ludzie, no to sąsiedzi przyłączą się, zapytają, są ciekawi, przyjdą za rok. Natomiast w Warszawie, w dużych miastach, ale na przykład Warszawa, tutaj u nas jak biegniemy, to jest pierwszy bieg w sezonie, na którym można też sprawdzić swoją kondycję. I rzeczywiście przychodzą ludzie po to, żeby sobie tam ten chip przykleić, żeby sprawdzić, z jaką kondycją biegową startują w sezonie, ale przy okazji dostają naprawdę spory ładunek taki edukacyjny i emocjonalny. Przełamujemy ciągle jeszcze to, że niechlubnie się mówi, ale już naprawdę mało się mówi niechlubnie o żołnierzach niezłomnych. Wystarczy zobaczyć, jak wiele ludzi młodych, prawda, z dumą nosi te koszulki, opowiada o wyklętych, chce pomagać. My mamy całe szkoły wolontariatu, które przychodzą pomagać przy biegu Tropem Wilczym. I robią to co roku, robią to bardzo chętnie. Jak pięknie opowiadają o tym. Pytamy młodych ludzi, oni mówią, że kto ma pamiętać, jak nie my. No właśnie, sztafeta, no więc niech ta sztafeta idzie dalej. Barbara Konarska, tak. Rzecznik prasowy biegu Tropem Wilczym, dziękuję bardzo. Dziękuję. I zapraszamy państwa do spotkania się z nami na biegu 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w koszulkach z Witoldem Pileckim albo z innym bohaterem. Pobiegnijmy, szanujemy, pamiętamy, pobiegniemy. Marcin Wikło, dziękuję bardzo, do zobaczenia.